Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Sniper i przed chwilą prawie utonąłem w lawie, ale na szczęście miałem ze sobą wiaderko z wodą. I okazało się, że nie wiem jak, jakoś kliknąłem jakiś przycisk, kiedy chciałem teraz włączyć nagrywanie, nagrywało się już od 3 minut, więc będziecie mogli nawet zobaczyć, jak prawie utonąłem. A szukałem lawy, akurat szukałem lawy, bo potrzebuję obsydianu. Dlatego warto mieć ze sobą wiadro z wodą. A wiadro z wodą miałem właśnie dlatego, że szukałem na... Jakie to było głupie. Obsydianu potrzebuję, żeby zrobić sobie drugiego Ender Chesta, bo w tym odcinku chciałbym wyruszyć na eksplorację terenów, tych znajdujących się za lodowcem. Całkiem szybko się kopie ten obsydian z takim kill-offem. Ten jest bezpieczny. Też chyba. Chyba, że tam po prawej stronie. A, albo i tu. I przy okazji znalazłem tyle rzeczy, jadąc tunelem do przodu. Bardzo mi się podoba, że dużo żelaza. Bo żelazo akurat przydatne będzie niezwykle do zrobienia tych lei do do systemu magazynowania automatycznego magazynu, no. O proszę, jak miło. Widać, warto było zbierać cały ten obsydian. A czy całą tą lawę zamieniać w obsydian i zbierać. Miła niespodzianka. Te diamenciki tutaj. A nie wiem, po co ja tego tyle zbieram. Starczy mi to. Na bardzo długo, już prawie zaraz będę miał stack. Do stacka sobie zbiorę. I ostatnie. To tu do góry można zostawić. Teraz długim tunelem do domu, a później jeszcze dłuższa droga. Popłyniemy za lodowiec. Ale jeszcze zanim wyruszymy, oczywiście
Trzeba zobaczyć, ile tak naprawdę diamentów wykopałem. Tym się jakoś tak za bardzo nie przejmowałem. Co na tyle nawet nie do tego co znalazłem, nie wykopywałem całego. Tym bardziej, że jakoś się starał znaleźć więcej. Węgla to tym bardziej. Nie kopałem w ogóle. Najpierw zbierzmy to. Przy okazji trochę się do ekspie. Co bym chciał znaleźć na wyprawie? Na pewno chciałbym znaleźć jakiś wrak statku. Może jakiś nowy biom. O, nieźle. Zobaczmy, ile jest u nas diamentów. Już mam 11 i... I mam 19, 8 diamentów. Za darmo. Pięknie. I oto dotarliśmy do łódki. W zasięgu wzroku widać już lodowiec, a my płyniemy jeszcze za niego. I to jest na zachód, więc wracać będziemy na wschód. Ale warto to zapamiętać. Gdybym miał się zgubić lub coś. W ogóle tutaj już są nowe tereny, bo tu jest tak ucięte. Ale mniejsza z tym, zobaczmy co jest. A to nie jest ucięte, w sumie tylko wyglądało. Ja chcę popłynąć jeszcze dalej do lodowic. Oho, mamy żółwia. Żółwik. Żółwik. Chodź tu, żółwiu. Seagrass tylko. O, z żółwi można zdobyć te... tej części skorupy czy coś. I z tego się robi hełm, który pozwala oddychać pod wodą. A to się bardzo przydało. Więc fajnie by było znaleźć na przykład jakąś wyspę, gdzie było dużo żółwi. Bo hełm do oddychania pod wodą brzmi bardzo kusząco. Zwłaszcza jeśli chciałbym zwiedzać te statki albo chociażby świątynię podwodną. No i mamy pierwszy wrak. Długo płynąć nie trzeba było. Nie jest też jakoś głęboko, czyli można go zwiedzić na spokojnie. Delfin. Tu jest wejście, czyli sobie nabiorę powietrza. Ta skrzynka na pewno jest pusta? Nie. Mamy mapę skarbu. Nie! Kuś. D. Bierzemy łódkę, trzeba tam płynąć jak najszybciej. Wszystkie itemy wypłyną na górę. What the fuck?
23 level, znowu straciłem cały level, jaki miałem. 2000 years later. Teraz chyba dobrze było wziąć jedną łódkę, drugiej wsiąść, dopłynąć do brzegu i mieć nadzieję na znalezienie trzech owiec. Później spojrzymy sobie na tą mapę. To może uda się znaleźć skarb w dzisiejszym odcinku. Poszedł cały czas w jednym kierunku, że później łatwo trafić do domu. Są owce. Są trzy, każda w innym kolorze, ale... A to ma znaczenie teraz. Kiedyś nie miało, ale teraz to ma znaczenie. Nie mogę zrobić łóżka z trzech różnych kolorów wełny. To jest bez sensu teraz. Chyba, że mogę i po prostu wyjdzie jakieś dziwnokolorowe, ale wydaje mi się, że już nie można. No nie można, muszę mieć trzy owce w tym samym kolorze. Słyszę tu jeszcze jakieś. Jest biała. To jeszcze tylko jedna biała. Już tu nie słyszę żadnych owiec. No to nie fajnie. Chyba, że mam pomysł. Jest rozwiązanie. Co? Czarnej nie można przefarbować? Więc dalej mamy problem i tak musimy znaleźć białą owcę. Myślałem, że każdy kolor wełny ma. Mogę owce przefarbować. To jest sposób. Ja też nie pomyślałem o tym wcześniej. Czyli jakakolwiek owca nie musi być biała. O nie, tylko nie mały gówniak. Nie ma nigdzie owiec. Co mam teraz zrobić? Pozostaje mi przeczekać noc w jakimś niedostępnym dla folków miejscu. Na przykład tu. Po prostu tu przeczekam. Nic innego mi nie pozostaje. Popatrzę przy okazji na tą mapę. Musiałbym płynąć na południe i na wschód.
No cóż. Chyba dość zwiedzania zachodu. Popłyniemy najpierw na wschód, a później od mojej bazy odbijemy na południe. Mam nadzieję, że później trafię. No na pewno trafię, zapiszę sobie koordynaty po prostu mojej bazy, a wrócę już po prostu poza odcinkiem. Wiecie co, możemy już nawet teraz płynąć. O nie. Nie będzie we mnie strzelał szkielet. No to płyniemy na wschód z powrotem do domku, a później odbijemy na to południe i wschód. Bo ja zobaczę, czy jak dopłyniemy do domu, to coś się przesunie. To było naprawdę interesujące. To by znaczyło, że nie jest tak daleko. Oho, to jest naprawdę niedaleko. Nawet nie muszę dopłynąć do domku, tylko tu odbiję na prawo. Zaraz będę już na mapie. To są te rejony. Widzicie to, co ja widzę? Na pewno widzicie, musicie widzieć. Jest niemożliwe, żeście nie widzieli. Są jakieś ruiny. Tu są jakieś ruiny, jest statek. Są latarnie morskie. Tam jest ten drowned, tak? Ja bym do niego chciał podejść tak. Raczej z bezpiecznej odległości niż z wody. Bo woda to jego żywioł. Dobra, tam będzie to. A tutaj biorę sobie ten wybił, może. O, tu też coś jest. No i elo. O, chodź tu. Chodź tu, typie. Tu jesteś jak zwykły zombie. O. O! Dużo was tu. Wy z tego statku jesteście, tak? I tak będziesz ignorował? Tak po prostu ignorujesz, tak? No spoko. No jednak skopię to. Nadal. O nie! Kolejna mapa skarbów. Ale wiesz co, ja bym cię zabił jednak, chodź. No chodź. No, a teraz? Rzućcie się na mnie, jestem w wodzie. No rzućcie się na mnie. No chodźcie. Dalej. O, przyszedł kolega. No chodźcie. No chodź. Tam to była taka skrzynka byle jaka, a tu jest ten prawdziwy skarb. Tylko że to jest taka beznadziejna wędka. Wezmę sobie skrzynkę. To nadal nie jest to. Czyli szukając skarbu, przypłynąłem tutaj, ale tak naprawdę znalazłem jakieś ruiny, które nie są skarbnikiem. Ja wezmę sobie tą. Obsydian dopiero co zbierałem. Nie było tu gdzieś, jeszcze na dole była.
pamiętam, pod wodą. Nie, dwa szkielety. Pod wodą była jeszcze jedna lampa. Dobra, więc... Powinno to być gdzieś tu. O, znalazłem. Jak myślałem, że w taki sposób, po prostu tam, gdzie się piasek nie zapadnie, tam znaczy, że jest skrzynka. Coś jest nad tą skrzynką i to jest problem. Wow, 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 wow! No to... No to mi się podoba, no. A to już nie, że się topię. Będę się topił. Chyba, że to przestawię. Na co mi te pierdoły tutaj? Jakie tu lepsze rzeczy mam? Nie wiem, co się stało z tamtą skrzynką, ale okej. Emeraldziki. TNT to już nawet mam tutaj. Więc włóżmy tutaj wszystko. W sumie tego tak dużo nie ma. Ciekaw jestem tego, Heart of the Sea. Ja nie kojarzę, do czego to służy. Czy mogę dzięki temu coś skraftować? Nie wiem, doczytam sobie później, do czego to służy. Ewentualnie wy mi napiszecie w komentarzu, jak zapomnę doczytać. Okej, okay, teraz kopmy skrzynkę i wypłyniemy. Więc to można uznać za zaliczone. No jest zaliczone. Nie tylko można uznać, ale i jest. Jeszcze zbiorę trochę żwiru. W ogóle to wygląda tak, jakby to miało być pod wodą, ale się zrespiło nad wodą. To w ogóle są mi niepotrzebne takie toporki. Powiedziałem, że nie... Nie, nie ten. Nie ten. Ten mi jest potrzebny. Gdzie on jest? Okej, okay, już jest. Też też jak za bardzo nie wiem, bo to jest zwykły topory. Teraz pójdziemy tam, tylko tak, żeby można było oddychać. Wezmę tą.
chodź tu. No chodź tu, no. Okej, niech to popłynie do góry. Ja spróbuję się teraz przedostać do tego. Tu jest latarnia. Coś na pewno jest pod tym żwirem, gdybym szedł tutaj. Rozkopywał. Na pewno się jakaś skrzynka kryje. Dziwne było, jakby się nie kryła. No jest. Aha, tylko teraz mamy problem. Znaczy to nie bije mnie. No, teraz zaczęło. Zobaczę, może jest jeszcze jakaś. Tam jest jeszcze Prismarine, bym chciał Prismarine. Prismarine spoko. Okej, okay, no może najpierw do tej wieży sobie popłyniemy, nic do statku. Tu kolejni są ci. O, żółwie są. I słabi są w ogóle. To pielce. Jak to po polsku oni są, nie wiem nawet. Czyli znowu nic. Gdzie ta wieża? Tutaj. Nie wiem, dlaczego tak szybko się kończy to powietrze. Kiedyś chyba dłużej było. Chyba tak mi się wydaje, że kiedyś dłużej można było pod wodą. Teraz można mnie skończyć za pomocą tego. Drzwi nadal działają? O ty typie, nie! O kurde. No to nie jest źle. Jak ktoś mnie stąd zrzuci i sam tam wejdzie, no to ma przerąbane. Słyszę, jakby ktoś do mnie popłynął. Jest skrzynka. Więcej drzwi. O nie, kolejna mapa skarbu. Mogę zrobić to tak. Czy ta mapa jest mi jeszcze do czegokolwiek potrzebna? Chyba nie. Znaczy to jest ta sama. Tu mi wypadła ta sama, naprawdę. ID 2? Nie, to ma ID 4. Ale przecież to wskazuje w dokładnie to samo miejsce, tak? Aż zobaczę, czy to nie są dwa skarby obok siebie. Nie, to jest dokładnie w tym samym miejscu. A ta? Ja też wskazuję dokładnie to samo miejsce. No to
chyba nie ma więcej skarbów. Odłożę te mapy tutaj, one są dokładnie takie same, co z tego. Gdzie jest moja łódka? Potrzebuję szybko moją łódkę. Ja stąd uciekam jak najszybciej się tylko da. Ja już nie chcę tutaj być. Tu jest niefajnie. Zbieram jeszcze tylko te wszystkie itemy. Teraz dzięki tej mapie będę wiedział, że popłynę na samą górę jeszcze trochę, a później skręcić w prawo. A póki co żegnam się z wami wszystkimi, do zobaczenia w kolejnym odcinku już za tydzień. Jak zwykle pamiętajcie o łapce w górę, o subskrybowaniu kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. Do następnego, cześć, pa pa.